Witam was, czcigodni drodzy pielgrzymi, naszych kapłanów, siostry zakonne, wszystkich, którzy właśnie dzisiaj w pielgrzymim trudzie przybyli do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby spotkać się z Chrystusem Miłosiernym, który nieustannie gotowy jest okazać nam swoje dla nas i dla naszego zbawienia przebite serce. Witam wszystkich was, wszyscy putnicy, któryście przyszli na to miejsce. Áno, abyście się stretli z Ježišom, który jest wszyscy przyprawiony otworzyć pre nas swoje serce. Kiedy czytamy dzienniczek świętej siostry Faustyny, już na początku znajdujemy jej modlitwę w postaci wiersza, w której rozważa ona tajemnicę Bożego Miłosierdzia w trzech odsłonach czasu. Keď czytamy dzienniczek sestry Faustyny, hneď w úvode znajdziemy báseń, w której ona uvádza, co to jest Boże miłosierdzieństwo, akoby w troch częściach. Gdy chodzi o przeszłość, to są rzeczy, które minęły. Nikt z nas nie jest w stanie cofnąć czasu, chociażby nieraz bardzo chciał. I zdajemy sobie sprawę, że to zwłaszcza, co budzi w nas żal, zawstydzenie, nasze upadki i grzechy, musimy po prostu zostawić Bożemu miłosierdziu. Sestra Faustyna pisze właśnie najpierw o minulosti, to wszystko, co się nas týka, wszystkie nasze pady, całą naszą biedę, to wszystko mamy odozdać Bożemu miłosierdzieństwu, nie mamy na to żaden wpływ. Natomiast wiele możemy zrobić, gdy chodzi o naszą teraźniejszość, bo właśnie wtedy możemy prosić Boga o okazanie dla nas miłosierdzia, możemy się właśnie nawrócić, żałować za grzechy, pokutować, pozwolić Panu Bogu, ażeby w nas działał, nas przemieniał, również w teraźniejszości, w czasie teraźniejszym możemy realizować to wezwanie, które skierował do nas Pan Jezus. Bądźcie miłosierni dla siebie nawzajem, jak Ojciec mój jest wobec was miłosierny. Dalej sestra Faustyna pisze o współczesności, o prítomnosti a wspomina, że najwięc możemy urobić prawie w prítomnej chwili. Możemy się obrócić, możemy lutować nasze grzechy a możemy żyć to, co Jezus mówił w Ewangelii. To znaczy być miłosierny, tak jak jest miłosierny nasz niebieski Ojciec. Możemy też niemało uczynić, gdy chodzi o przyszłość, która budzić nas, w nas może lęki, obawy przed złem, które zagraża czy to nam, czy zwłaszcza innym, zwłaszcza słabym, bezbronnym, ludziom, którzy potrzebują naszej opieki. Wiele Faustyna pisze taktiež o budúcnosti, że aj w tejto veci możemy veľmi veľa urobiť, zvlášť tým, že sa budeme starať o tých, ktorí potrebujú našu pomoc, našu starostlivosť, o tých, ktorí sú v nejakej biede. Vybiegając v przyszłość, także poprzez nasze przewidywania, naszą wyobraźnię i widząc możliwe zagrożenia w imię Bożego Miłosierdzia, musimy robić wszystko, aby to zło, które zagraża czy to innym, czy nam, zostało jak tylko się da odsunięte, żeby w imię miłosierdzia uchronić nas i innych przed tym, co jest niedobre i złe. Teda, jak idzie o budúcnosť, naozaj sme pozvaní k tomu, aby sme ako učite ako žiaci milosrdného Ježiša urobili všetko preto, aby sme odstránili to, čo ohrozuje nás, našich drahých, blízkych, aby sme naozaj zadržali to všetko, čo je pre nás a pre našich drahých nebezpečné, čo nás ohrozuje. Jestem przekonany, že właśnie pobyt vás, drodzy siostry, bracia, v tym miejscu, v Bazylice Bożego Miłosierdzia pozwala głęboko osobiście przeżyć właśnie te trzy wymiary czasowe miłosierdzia Bożego i tego miłosierdzia międzyludzkiego, do którego nas
Pan Jezus wzywa. Som presvedčený, drahí bratia a sestry, že práve táto púť vám umožnila zakúsiť na novo a prežiť tieto tri rozmery, teda minulosť, prítomnosť a budúcnosť, a vlastne v tomto duchu, ako nás učí Ježiš, preukazovať to milosrdenstvo blížnym, tak ako nás to on učí. Odchodząc stąd, z tego miejsca, drodzy siostry, bracia, odchodźcie z głębokim przekonaniem, że zmartwychwstały Pan, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana, jest zwycięskim Panem, który nas chce swoim miłosierdziem ogarnąć i w ten sposób nas do zwycięstw nad osobistymi słabościami i grzechami nieustannie zachęca. Keď budete odchádzať z tohto miesta, prosím, myslite na to, drahí pútnici, že Ježiš, zmŕtvychvstalý Ježiš, ten, ktorý premohol smrť, ktorý premohol peklo, satana, ten je s vami, bude vás všade sprevádzať a premôže aj všetky tie ťažkosti, ktoré zažívate. Zmŕtvychvstalý Ježiš ako víťaz. Nech vás obdarza Pán Jezus zmŕtvychvstalý svojim pokojem, bo slovo pokoj to pierwsze słowo, z którym zwrócił się do apostołów po swoim zmartwychwstaniu. Jest to jednocześnie pierwsze słowo Jego nieskończonego miłosierdzia. Odchádzajcie z tohto miejsca naplnieni pokojom. Je to aj zároveň to slovo pokoj prvým slovom, ktoré Ježiš priniesol apoštolom, a práve preto aj vy z tohto miesta odchádzajte v tomto duchu. Będąc tutaj, dajcie się, drodzy siostry i bracia, przeniknąć Jego pokojem, darem pokoju serca, i ten pokój serca wziąć z sobą, ze sobą, i zanieść go do swoich domów, do swoich miejsc pracy, do swojej, waszej ojczyzny, do Słowacji. Prijmite teda od Ježiša tento pokoj, pokoj srdca, zaneste ho vašim rodinám, na pracoviskách, všade tam, kde žijete, zaneste tento Ježišov pokoj na Slovensko. I te życzenia pragnę jeszcze niejako umocnić swoim bardzo serdecznym pasterskim błogosławieństwem. Tieto želania teraz chcem posilniť pastierskim požehnaním. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Szczęść Boże. Ekscelencja, pan arcybiskup Marek, dziękujemy veľmi pekne za to, żeście nas prijali z Rádia Lumen i posłuchaczów i wszystkich pútnikov, a prosimy, abyście pamiętali na nas w modlitbach dalej.